Państwa, 10 minuta spotkania, prowadzenie OKS-u Mokrzyszów 1-0. A skutecznym strzelcem grający z numerem 10 Jakub Uznański. W 14 minucie spotkania drugi gol dla OKS-u Mokrzyszów. A na listę strzelców upisał się Kamil Guśniara. Proszę Państwa, trzeci gol dla OKS-u Mokrzyszów, 34 minuta. Z rzutu karnego na 3-0 podwyższył Kamil Guśniara. Spotkania sezonu 2011-2012. OKS Mokrzyszów sami cały 6-1 i dzięki najwygranej witamy drużynę Kutera w czwartej lidze. Przypomnę, że gole zdobyli dla OKS-u Jakub Uznański w 10 minucie, 14 Kamil Guśniara oraz 34 rzutu karnego. Jacek Kościelny, Maciej Wojnar, Krzysztof Kalina, Damian Parak, Przemysław Saja, Jacek Sołtykiewicz, Jakub Uznański, Mariusz Paruch, Adrian Rodzeń, Tomasz Piechota, Wojciech Bożek, Tomasz Bożek, Adrian Dąbek, Norbert Przeląg i prezes klubu pan Zbigniew Para, wiceprezes pan Józef Kornatowski, na wszystkich żywo. Pan mecenas Janusz Kłosz, serdeczne gratulacje. Dwa piłkarze szkoły chłopców, dwa OKS-u Mokrzyszów i oczywiście gorące podziękowania dla sponsorów drużyny Mazurowski. Firma Wodociągi Farmaceny pan Jacek Sypoła. Druga brawa, proszę Państwa. Dziękujemy drużynie OKS-u Mokrzyszów za wspaniałą walkę. Przypomnę 74 punkty na mecie sezonu. 106 strzelonych goli. Król strzelców OKS-u Mokrzyszów to Mariusz Paruch, 32 punkty.